Cześć, witajcie na kanale CTG TV, ja nie jestem Paweł. A ja nie jestem Jacek. I chcielibyśmy wam dzisiaj zaprezentować świeżutki drób prosto z Ameryki. Zapraszamy. Jakiś czas temu dowiedzieliśmy się, że audiostacja ma zostać dystrybutorem marki Morley w Polsce. Udało się, dokonało się i zostało się. Te oto dwie piękne kaczorki trafiły do nas jako pierwsze do testów. Jest to Bad Horsey w wersji Classic i Bad Horsey w wersji Mini, albo dzisiaj już Standard. Także zaprezentujemy je specjalnie dla Was. Na początek króciutka lekcja historii. Firma Morley powstała w 1969 roku. W 1989 została kupiona przez Sound Enhancement Products i ta oto firma do dziś kontynuuje tradycję chociażby optycznych kaczek. Jakie kaczki są, każdy widzi, a teraz przyjrzyjmy się im bliżej. Zarówno w wersji Classic, jak i Mini mówimy tu o tym samym układzie kwakania. Klasycznie dla wypustów Morleya nie ma tutaj potencjometrów i włącznika pod pedałem. W zamian bezawaryjny układ optyczny, który nie tylko jest dużo dokładniejszy, ale też zdecydowanie bardziej żywotny. Skoro już przy pedale jesteśmy, nie występuje tutaj też sytuacja znana z większości kaczorów. Nie musicie jej włączać. Wystarczy, że położycie na niej nogę i możecie kwakać. Oba modele działają w dwóch trybach, Bad Horsey i Contour. Pierwszy to brzmienie pana Waja, ustawione na sztywno. W drugim trybie do dyspozycji mamy dwa potencjometry. Contour, którym zmieniamy brzmienie, oraz level, który służy do regulacji siły sygnału na wyjściu. Na pokładzie znalazło się też miejsce dla specjalnie zaprojektowanego buforu, dedykowanego tej konstrukcji, oraz oczywiście dla diody LED, informującej o uruchomieniu efektu oraz trybu Contour. Obie możecie zasilać przy pomocy baterii lub zewnętrznego zasilacza. Obie zostały wykonane jak czołgi i obie w ramach bardzo przydatnego bajeru mają fluorescencyjne logo na pedale, co zdecydowanie ułatwia odnalezienie kaczora na ciemnej scenie. Zasadniczo obydwie konstrukcje nie różnią się praktycznie niczym. No niczym się nie różnią. No oprócz tym, co widać z zewnątrz, nie? Tak, mają inaczej ułożone potencjometry, bo po prostu na mniejszej by się nie zmieściły. A reszta jest działająca dokładnie tak samo. Zastanawia mnie, Pawle, czy jest tak samo jak w mojej kaczce Trimontiego, że jest w środku potencjometr, który reguluje siłę opóźnienia, bo tu, jak widzicie, ona się włącza i szybko się wyłącza, nie? Czyli jakbyście chcieli sobie pograć, chociaż ten filtr jest, on się zaraz uruchamia. Wiesz, o co chodzi? Mhm. Żeby tak, zostać tak, tak. Dłużej na... Na włączonym dolnoprzepustowym, nie? Tak, na włączonym kaczkowaniu. Na włączonym kaczkowaniu bez kaczkowania, nie? No, wydaje mi się, że tak, no bo... Nie ma nigdzie o tym napisane, nie? Nie będziemy ich rozkręcać. Taki, tak na marginesie. Cała dygresja. Taka dygresyjka. Co jeszcze chciałem powiedzieć? Właśnie pierwszy raz Morley, bo mi się kojarzy ze Steve'em Vai'em. Cię sobie nawet słuchałem utworu Bad Horsey, nie wiem, czy kojarzysz? Kojarzę, jasne. Bardzo fajny utwór, się zdziwiłem, bo ogólnie nie słucham Vaja, a to jest takie metalowe nawet, no, takie, można rzec. Takie trochę. I co chciałem powiedzieć, już Vai nie jest endorserem tych kaczek, ale nazwę pozwolił chyba wykorzystywać, no musiał pozwolić, bo dalej pod taką nazwą egzystuje sobie ta kaczka. No i dalej jest przynajmniej w specyfikacji producenta brandowane to jako jego brzmienie. To brzmienie podstawowe bez włączonego Contour. Mhm. Więc wydaje się, że endorserem nie jest, ale produkt został jako produkt endorserski, więc... No, no. Coś takiego, nie? Gramy wam dzisiaj, jak się uda. Macie dzisiaj do dyspozycji, będzie kaczka, jedna będzie ze stratem, a druga będzie... Druga będzie ze super stratem. Super stratem. Jedna będzie na singlach, druga będzie na humbuckerach. No kombo idealne. Ja gram na Peavey, a Paweł będzie grał na swoim... Na MG. Tak. I Peavey w sumie Classic, czyli 212 Hessu na Century Vintage. A w przypadku MG mała nowość, czyli 412 Oversized i akurat w tym wypadku to będzie WGS Veteran 30. To sobie będziecie mogli posłuchać, co nam się tu udało pokręcić nowego. Tak, i ogólnie jeszcze chciałem pogadać o kaczkach, nie? Bo nie wiem, czy ty tam zgrasz, grasz coś na kaczkach? Na kaczkach? Grałeś? Nie. Kiedyś miałem takie podejście. To było, proszę ja ciebie, to było jak się wprowadziłem do tej salki, co później mieliśmy. To było dawno temu. Mhm.
I zastanawiałem się, czy kaczka to jest fajny pomysł, czy nie. I udało mi się kupić tego takiego zwykłego, podstawowego GCB95 Dunlopa. I coś tam próbowałem, ale koniec końców wyszło, że ze mnie solista żaden. Więc kaczka wylądowała na jakimś eliksie czy coś w tym stylu. No i tak się skończyły moje w sumie przygody z kaczkami, więc jedyne opcje, żeby sobie pograć na kaczce, to jest albo jak ty podłączysz swojego boarda, albo jak pojedziemy gdzieś i ktoś ma kaczkę. No, ja grałem trochę na kaczce. No i nigdy nie byłem w Hoa, no i jakoś nigdy nie, w sensie korzystanie z kaczki w sposób nie taki tym się nie podobało, nie zawsze bardziej celowałem w jakieś właśnie korzystanie z jak z filtra po prostu, no jak z filtra do... bardziej, no i albo z takiego bardzo szybkiego flangera, nie? No i którego możesz kontrolować no, nogą, nie? Tak, tak, tak. Zawsze w tym kierunku raczej szedłem, bardziej w Tula niż jakiegoś Hendrixa czy kogoś tam, nie? Czy Steve'a Vai'a. Czy Steve'a Vai'a, no bo nie umiem i nie będę umiał. No ja mam w ogóle problem jakiś taki, to też w sumie dygresyjne delikatnie, ale na początku jak zaczynałem grać, no to miałem problem, żeby mi się dwie ręce dogadały, a tu mi się jeszcze musi noga dogadać i zaczyna się robić problem. Tak. To co? Słuchajcie, no ten kontur jeszcze byśmy wam chcieli pokazać. To gra, ja będę kręcił. Dasz radę? No chyba tak, nie wiem. Zobaczymy. Czekaj, bo to nie będzie proste. Dam radę. Padniesz mi do stóp. Lol. To jest kontur na minimum teraz. A, bo ustawiony. Nie widać. No niestety nie widać, ale ja wam powiem. To jest na minimum. Minimalny kontur. Teraz jest połowa. A i level jest na maksa. Level jest na maksa teraz, tak. Mamy super dużo przesteru jak na stronie. I to jest kontur na maksa. Zabiegło. Singlem to jest katastrofa, ja aż... Singlem boli, ale zmniejszyłem level na połowę i to niewiele dało, nie? Dalej jest bardzo duży sygnał. Teraz dla porównania bez. Jest wyłączony kontur, czyli to takie basicowe. Jak dla mnie jest najlepsze. No. Vai wiedział, co kręcił. No, no wiedział, wiedział. Dobra. Na to wychodzi. Ja się spróbuję nastroić szybko. Spróbujemy wam coś pograć we dwójeczkę. Jakieś fajne może riffy nam się uda. Znaczy, no w sumie fajne. No będą fajne, bo nie nasze, nie? Dobra, jedziemy. I to wcale nie była 38 próba. Thank you.
zrobiłem połowę dźwięków, ale prawie równo. Gratuluję. Dziękuję. Gratuluję. Bardzo ładnie. Prawie solo do Blitz. No prawie w sumie. Cóż, moi mili państwo, kaczki Morleya cieszą się nie ogromną popularnością, znaczy ogromną, może nie ogromną, może nie w Polsce, chociaż też chyba. Dla mnie na przykład Tremonti to jest najlepsza kaczka, bo ona wyszła na przykład jeszcze przed G-Labem, przed podstawką G-Laba, była to jedna z nielicznych kaczek, która miała automatyczne włączanie, więc było to naprawdę zarąbiste rozwiązanie i to był który rok? 2009? Przepraszam, 2008? Gdzieś tak, nie? Gdzie ją dorwałem i naprawdę od tamtej pory nie towarzyszyła mi przez chwilę, no ale teraz znowu ją mam i gdzieś tam cały czas, jak mam ochotę, to sobie na nie gram i jest, to jest wypasiona kaczka. Jak sami słyszeliście, no tutaj co, no wiadomo, tam rozprawianie o brzmieniach kaczek, które mają mniej więcej i służą do tego, tamtego, śmego, nie? No to tam już wiecie, każdy ma jakieś inne gusta. Co daje Morley? Na pewno olbrzymi zakres łacha. No. Jest naprawdę, można sobie pokwakać tutaj solidnie. Najmniej sprawdziliśmy na czystym, w sumie w ogóle, nie? Możemy jeszcze sprawdzić za chwilę. Macie tutaj boosterek. Daję wam przy sterku, na lampie macie dopalenie. Co słyszeliście, że się w przypadku strata na singlach spoko sprawdza? No dokładnie, przydaje daje się. Daje mu dużo kopa. No i tak zaczęliśmy rozprawiać, jak wykorzystać ten kontur. I można go wykorzystać po prostu, jeżeli chcecie grać, kaczkować na niskich częstotliwościach. Tak, na grubszych strunach. Może zróbmy to tak, że... No bo dobra. Na singlach się nie sprawdza totalnie, bo jest masakra. No na singlach piszczy. W tej chwili mam ustawiony level na maksa, kontur na zero i kontur jest włączony, czyli mam jakby minimalny zakres kontura. Coś tam niby słychać, ale no... Wydaje mi się... Wydaje mi się, że... W większości wypadków to pewnie to nie brzmi jak kaczka w ogóle. Teraz mamy kontur na maksa, cała reszta została tak jak była i... Pięknie nam dodaje słychać to kwaknięcie. Góry teraz, w dole. Tak. Dodaje nam góry w dole, czyli jaśniejszy dół? Jaśniejszy dół, zwiększa zakres. No, także tak w ten sposób na pewno można sobie to wykorzystać, jeżeli ktoś tam potrzebuje jakieś patenty na... No bo na wyższych już się robi ostro, zbyt ostro, tak? No, znaczy w przypadku humbuckerów jest jeszcze nie znośnie. Tak źle. A w przypadku singli?
jest już się robi koszmarnie. Także raczej tą opcję dla ciemniejszych barw, niższych strojów, niskich dźwięków. Ale fajnie, że można sobie z tego skorzystać, bo daje to radę. Tak jak już Paweł mówił w specyfikacji, czy tam czytał, zbudowane są jak czołgi. No. Co tam jeszcze? Aha, na pudełku widzę takie info, że jeżeli się zarejestrujecie produkt, to macie dożywotnią gwarancję. Jeżeli tak jest w Polsce również, no to przypuszczam, że jest, no bo tu jednak jest po prostu producenta się rejestruje, więc wypas. Co jeszcze mieliśmy powiedzieć? Aha, mieliśmy sprawdzić jeszcze te czyste. Co się dzieje z czystymi na humbuckerach i na singlach. No dobra. Czy ja mam czysty kanał w tym wzmacniaczu? Nie. No co wam powiem, no tak jak sobie przydękamy, no to jednak do czystych Steve Vai, znaczy Bad Horse jednak, no raczej nie, myślę, że nie. Bardzo ostra. Zakres jest ogromny i ona... Znaczy możemy jeszcze spróbować się pobawić konturem, bo... No możemy, ale... Grzemy tak, nie zmniejszyć kontur na max, na minimum i level też tak. Jeszcze na singlach. Tak, trzeba zmniejszyć kontur i trzeba zmniejszyć level do zera i wtedy mamy... Da się to zrobić, ale no tak jak mówisz, to nie jest najlepszy wybór do grania reggae chyba. Chociaż w sumie, powiem ci tak, no jakby mamy to podłączone do 5150, więc to tak czy siak to reggae nie zagrasz za bardzo. Ja tam... się da. Za duże stężenie drobiu na centymetr sześcienny. Tak, i za duże stężenie strojenia na centymetr sześcienny. No nic, to chyba by było na tyle. Znaczy jeszcze jest jedna kwestia, którą musimy poruszyć. Wada, największa wada tych kaczek, dwóch pięknych. Ale jeszcze jedna rzecz chciałem powiedzieć. W ogóle jest, fajnie producent pisze, dlaczego powinno się wybierać między tymi dwoma, nie? Wiesz... O co chodzi w ogóle, nie? No. Bo ta jest dla ludzi o dużych stopach. Po prostu. Proste. Nie no, tak naprawdę to oczywiście chodzi o pedalboardy, nie? Żeby nie było. Nie, no tak, tak. No. Czyli po prostu o dużych deskach ludzie, tak? Tak, o dużych deskach, no. No i przechodząc, każdy powód jest nie powiedzieli jeszcze czegoś cię pokazaliśmy, nie? Tylko będzie problem, żeby to pokazać. Ale może się uda. Przelite zrobimy. Nie no, pokażemy. Patrzcie. Słuchajcie, mówiliśmy o tym... No że, specyfikacji było. Że ciemnie, śmieci w ciemności, nie? Zobaczymy, czy to będzie śmieci widać. Śmieci w ciemności. Śmieci w śmieci. No weź, zabierz rękę. Widać. No, widzicie, jak ładnie świeci? Tylko szybko gaśnie. Trzeba by ją mocno naświetlić. No tak, no tutaj i przód jest... też świeci, jakby nie wiem, czy widać. Nie wiem, czy widać, ale zaraz... Ło, ale to się szybko naświetla. Jeszcze szybciej niż góra. No możesz później podnieść ją trochę, to zobaczycie. Czekajcie, naświetlę ją odrobinę. O! Tu jest grubo, nie? Teraz widać ładnie. Trochę. Ja jeszcze podkręcę trochę. Ale uwierzcie, że świeci ładnie. Świeci bardzo ładnie.
Bardzo fajne potenty, bardzo fajne kaczki, świetnie grające, wszystko tutaj spoko, wszystko działa, wszystko lata. Nie ma turbo bypassu, ale jest bufor. Wszystko tutaj śmiga. No nie ma się tego przyczepić. Jest tylko jedna największa wada. Rzeczy. Kosztują dużo pieniędzy, bo około 1000 zł. Dajcie znać, czy używacie Morleya. Czy w ogóle używacie kaczek? Kaczek, Morleya. Ja ogólnie jestem mega zadowolony, że się to pojawiło w Polsce, bo nawet nie wiem, kto to miał w dystrybucji. Chyba nikt. Nie mogę sobie w ogóle przypomnieć, kto tym kto może to ktoś handlował. Za granicą dystrybuował też może, na Polskę. Może, także nawet się nie pytałem tam panów z audiostacji i agitacji. Nieważne. Ważne, że dostarczyli nam ten sprzęt, także serdecznie dziękujemy za podrzucenie tych efektów, bo naprawdę są mega. No a wy dajcie znać, jak już mówiłem, czy wam się podobało te brzmienia, czy jak ocencie tam, jak krzywo pograliśmy, bo nawet nie włączyliśmy metronomu z lenistwa. Bo jakbyśmy włączyli, to byśmy nic nie zagrali pewnie. To tyle chyba, nie? Dzięki wielkie za uwagę i co? I widzimy się w kolejnych odcinkach na kanale CTG TV. Adios!